Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku, będzie kontynuacją odcinka na temat podobieństw między Polską a Niemcami z lat 90. Chodzi o rynki teleturniejów. Dzisiaj będą różnice. Różnice, które mam nadzieję wyłapałem, no nie wszystkie, ale wyłapałem z ich sporo. No tak więc, jak już widzicie, pewne teleturnieje były u nas, bo takie były na skroń oryginalne. A Niemcy, no nie oprócz tego, że mieli na wskroś oryginalne, bo też mieli swoje programy, o tyle bardzo dużo kumpowali z zagranicy w latach 90. No i właśnie tutaj mamy taki rachunek sumienia właśnie tego, co tam się działo. No, czyli możemy lecieć od początku. Co było u nas, dlaczego brakło w Niemczech? U nas była na pewno Krzyżówka Szczęścia, Miliard w Rozumie i Gra. To były nasze oryginalne teleturnieje. No kiedyś Polacy umieli robić teleturnieje, dzisiaj już nie umieją. No i w latach 90. było całkowite Eldorado, jeśli chodzi o sprowadzanie formatów właśnie z zagranicy, z zachodu. I właśnie co sprowadzili? A czego nie sprowadziła polska telewizja? Bo polska telewizja też miała szansę, a z niej nie skorzystała. No cóż, o ile te pierwsze dwa formaty, przepraszam, jakie tu widzicie, punkt, to jest niemiecka wersja Match Game, lata 91-94. Tutel de True 86-95, to trwa do dzisiaj, od 2003 roku, to na takim kanale regionalnym SWR, czy jakoś tak się, jakaś regionalna stacja ARD. Tego nie żałuję, że tego nie ma w Polsce, no to nie podoba mi się. Natomiast jeśli chodzi o Blockbusters, no to chętnie bym zobaczył ten program w Polsce. Mam pretensje do polskiej telewizji, że tego nie sprowadzili. A Niemcy mieli, lata 88-95, na antenie Bayern, to jest bawarska regionalna stacja ARD, ale no i mieli, no a my nie mieliśmy. Niemcy również mieli wtedy Fort Boyard, to był 90 rok, 90-91, to było 8 odcinków wyszło, ale już robiłem dwa odcinki zrobiłem o tamtej wersji, linki będą w opisie. No i właśnie, jeśli chodzi właśnie o te Fort Boyard, no to Niemcy były jednym z pierwszych trzech krajów obok Szwecji i Holandii, które kupiły licencję na ten program już w pierwszym roku od francuskiej telewizji. Antenne 2 jeszcze to się nazywało, ale zostawmy to. Niemcy również mieli Die 100.000 Mark Show, czyli to była akurat program, o którym zrobiłem SGS-em Foreigner. No i właśnie to była niemiecka wersja holenderskiego programu 100 tysięcy Golden Show. No. Niemcy mieli coś takiego jak Golden Eye. Nie, to są złote jaja po polsku. Man o Man, to jest niemiecki teleturniej oryginalny. Te dwa są oryginalne niemieckie. Bingo też jest oryginalne. Moje Bingo, lata 91-92. Sad Eins. Man o Man też Sad Eins. Golden Eye też Sad Eins. No właśnie. Tutaj mamy, to są te turnieje na wskroś niemieckie. Man o Man był później importowany do kilku krajów świata, m.in. do USA i Wielkiej Brytanii. No i mamy jeszcze co? Double Dare, czyli lata 91-92, to jest, to była niemiecka wersja, ona się nazywała inaczej, ale ja napisałem oryginał amerykański, nazywał się Double Dare, no to napisałem, że Double Dare. I to był emitowany na antenie Sadańs właśnie, lata 91-92. No i co mamy dalej? No i na listę tych różnic zamyka program Załóż się, czyli Wetten Das, który w Niemczech był emitowany przez lata 90, od latach 81 do 2014 i właśnie zostało sprowadzone do Polski, ale już w latach 2000, a my mówimy tu tutaj o latach 90. No i to jest koniec porównań, jeśli chodzi między Polską i Niemcami, Polska kontra Niemcy w latach 90. Teraz już Wam dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.